Witam, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu paleontologicznego. Szanowni Państwo, w przeszłości geologicznej istniało wiele grup organizmów, o których czasami w mediach mniej się mówi, które może nie były tak spektakularne jak inne grupy? I o jednej właśnie z takich mniej popularnych linii rozwojowych dzisiaj porozmawiamy. Jest to grupa, o którą zresztą to Państwo właśnie prosiliście, żeby poświęcić im cały odcinek podcastu, a są to żółwie. Nie byle jednak jakie żółwie, bo żółwie morskie, i pod tą nazwą kryje się tak naprawdę kilka różnych linii rozwojowych. W obrębie żółwi w ogóle. Żółwie mogą nam się kojarzyć tak właśnie pierwotnie. No w dzisiejszej faunie mamy żółwie, zarówno morskie, jak i lądowe. Żółw, no to z czym nam się kojarzy? No, oczywiście, że z pancerzem, i to jest ta cecha taka swoista żółwi z którą nam się te gady kojarzą, kiedy myślimy żółw to przed oczami staje nam pancerny stwór. Faktycznie jest to grupa, która ma dość długą historię ewolucyjną, bo pierwsze żółwie pojawiły się już w triasie, prawdopodobnie około 230, może troszeczkę więcej milionów lat temu. Jednak okazuje się, że w czasie ewolucji tych zwierząt wielokrotnie dochodziło do Zejścia żółwi do morza, że się tak wyrażę. Więc dzisiejsze żółwie morskie, mamy trochę gatunków morskich żółwi dzisiaj, jak Państwo wiecie. Często na filmach przyrodniczych pokazuje się różne ładne żółwie skórzaste, albo żółwie zielone, albo żółwia karetta. No to nie są formy jakoś szczególnie blisko spokrewnione z większością żółwi morskich, jakie żyły. Przeszłości geologicznej na przestrzeni tych 230 milionów lat, o czym się dzisiaj przekonamy. Po prostu żółwie mają taką zdolność ewolucyjną do no, tworzenia morskich form, do obejmowania morskiego trybu życia morskiego środowiska życia. Jeżeli chcielibyście Państwo na żywo zobaczyć takiego żółwia morskiego, to w Polsce można to zrobić między innymi w Afrykarium Wzowe w Wrocławiu, tam w tym słynnym tunelu podmorskim, który no jest niejako rekonstrukcją środowiska i ekosystemu występującego w morzach pomiędzy. Pomiędzy Afryką Kontynentalną a Madagaskarem, czyli jest to tak zwany kanał Mozambicki, tam pływa sobie żółw zielony i polecam zobaczyć, jak to zwierzę wygląda za życia. Ale tak jak mówię, większość żółwi morskich kopalnych no, raczej nie była jakoś blisko spokrewniona z tymi formami współczesnymi. Historia geologiczna żółwi rozpoczęła się w Triasie i wedle badaczy już od samego początku swojej kariery ewolucyjnej gady te były spowinowacone z wodą. Tak jak powiedziałem, my kojarzymy żółwie ze zwierzętami opancerzonymi, ale najpierwotniejszy znany żółw z no, jakąś formą pancerza jest to znaleziony w Chinach Odontohelis i nazwa Odontohelis sugeruje, że był to gad posiadający zęby, a przypominam, że dzisiejsze żółwie już takiego wynalazku anatomicznego jak zębienie nie posiadają, muszą sobie radzić z bardzo szeroką paletą pokarmową. Inny sposób niż rozdrabniając ten pokarm przy użyciu zębów. W każdym razie te triasowe odontochelys zęby posiadały. Natomiast najciekawszą cechą tego żółwia jest to, że posiadał on wyłącznie pancerz po brzusznej stronie ciała, czyli tak zwany plastron. Natomiast grzbietowa strona tego triasowego żółwia była w zasadzie naga. No właśnie, więc mamy ten, mamy ten pancerz. Jak wspomniałem, on się dzieli. Na dwie zasadnicze jednostki. Mamy pancerz grzbietowy, jest to tak zwany karapaks, i pancerz brzuszny, czyli plastron. Pancerz grzbietowy jest głównie zbudowany z poszerzonych żeber, ale i różnych innych dodatkowych elementów, np. wyrostków kręgów czy z kości skoblowej natomiast pancerz brzuszny to prawdopodobnie poszerzone tak zwane żebra brzuszne czyli gastralia oraz elementy pasa barkowego które z przodu tego plastronu są niejako w niego inkorporowane. No i w zasadzie jak popatrzymy na żółwie dzisiejsze czy lądowe czy wodne to one będą pancerz taki dwudzielny właśnie posiadać, ale te najpierwotniejsze tryjasowe miały wyłącznie pancerz po brzusznej stronie ciała, czyli wyłącznie plastron. Dlaczego tak było? Otóż okazuje się, że ta funkcja, z którą my kojarzymy pancerz żółwia, czyli funkcja ochronna, jest niejako wtórna w przypadku tych zwierząt. No nam się tak kojarzy, że żółw ma pancerz po to, żeby nie zostać zjedzonym przez jakiegoś drapieżnika. Okazuje się, że te triasowe żółwie, one już wtedy w Triasie były zwierzętami żyjącymi w morzu, w jakichś płytkich zbiornikach wodnych, jeszcze nie były anatomicznie podobne do dzisiejszych żółwi morskich. Dziś, jak Państwo wiecie, żółwie, niektóre żółwie morskie mają przekształcone kończyny w płetwy, no są takimi prawdziwie morskimi gadami, natomiast wtedy to jeszcze nie było do tego stopnia posunięte, musiało minąć wiele milionów lat. Przekształceń anatomicznych, żeby ten plan budowy pierwotnych żółwi triasowych przybrał formę znaną z dzisiejszych rodzajów i gatunków. Więc tam jeszcze były łapy zakończone palcami, wszystko wyglądało zupełnie inaczej, ale wiemy niemal na pewno, że było to zwierzę żyjące w płytkich morzach. Więc po co w takiej płytkiej wodzie pancerz po brzusznej stronie ciała? No, przed żadnym drapieżnikiem na pewno. By wyłącznie plastron tego odontochylis nie obronił. Taki duży, dajmy na to notozaur, czy jakiś większy ichtiozaur jakby podpłynął, no to mógłby go capnąć i no, pożreć. prawda Jeżeli mamy pancerz tylko po stronie brzusznej, no to, to jest trochę słaba ochrona, no, jak mamy nagi grzbiet. Natomiast żółwie oczywiście, tak jak inne gady, są zwierzętami i były w przeszłości zwierzętami, które oddychały powietrzem atmosferycznym. Więc taki żółw musiał wypływać na powierzchnię, żeby zaczepnąć haust powietrza do płuc. A powietrze w płucach no, yy, stanowiło yy, źródło siły wyporu. Więc dobrze było wykształcić po brzusznej stronie ciała zwierzęcia swego rodzaju balast kostny obciążnik, który ściągałby ciało tego żółwia w dół, utrzymywałby zwierzę w toni wodnej. Więc najprawdopodobniej biomechaniczne przyczyny powstawania pancerza są takie, że pierwotnie była to adaptacja do środowiska wodnego. Pancerz powstał, a przynajmniej jego brzuszna część, czyli plastron, jako Przystosowanie do życia w wodzie, jako przystosowanie do życia w morzu. Więc to, że my dzisiaj mamy pancerne żółwie, jest to niejako spuścizna po właśnie wodnych przodkach, u których doszło do powstania pancerza. Dopiero później, kiedy te zwierzęta już rzeczywiście żyły w zbiornikach wodnych, w zbiornikach morskich, okazało się, że jest tam cały bestiariusz różnych drapieżników, które na te żółwie mogą polować, więc dobrze było, Wykształcić coś, co by chroniło ciało takiego stosunkowo niedużego, bezbronnego prażółwia przed drapieżnikami. No i ten pancerz ulegał dalszym przekształceniom. Doszła do plastronu część grzbietowa, czyli karapaks. No i niejako ta funkcja ochronna jest funkcją wtórną. Ona się pojawiła później. Pierwotnie pancerz to było przystosowanie do życia w wodzie to był właśnie obciążnik, balast. Możemy powiedzieć, że pancerz żółwia jest swego rodzaju taką. To jest taka preadaptacja, prawda? Pierwotnie miał służyć jako balast, później się okazało, że jeszcze pełni inną funkcję. To jest zresztą zjawisko, które w ewolucji bardzo często się przydarza. Więc już od początku swoich dziejów żółwie były związane z wodą, jednak oczywiście zaczęły również kolonizować środowiska lądowe. Prawdziwy rozkwit, prawdziwa radiacja ewolucyjna żółwi, w tym żółwi morskich, nastąpiła w okresie jurajskim i możemy powiedzieć, że jura była tym przedziałem czasów żółwiej historii, który doprowadził do uformowania się głównych linii rozwojowych żółwi, które mamy do dzisiaj. To wtedy właśnie w Jurze powstały dwa, y, duże, y, dwie duże linie ewolucyjne, dwie duże gałęzie na drzewie rodowym żółwi, mianowicie żółwie skrytoszyjne oraz żółwie bokoszyjne. Te dwie grupy istnieją dzisiaj Wszystkie znane żółwie morskie, dziś żyjące, należą do żółwi skrytoszyjnych, natomiast wszystkie żółwie bokoszyjne są formami lądowymi bądź słodkowodnymi, ale w minionych epokach geologicznych istniały i takie żółwie bokoszyjne, które żyły również w zbiornikach wody słonej. Żółwie skrytoszyjne, czyli inaczej kryptodira, charakteryzują się tym, że chowają swoją szyję w pionie, wyginają ją w taki esowaty, charakterystyczny sposób. Natomiast żółwie bokoszyjne, pleurodira, chowają swoją szyję na bok do takiej specjalnej wnęki, chowają ją w płaszczyźnie poziomej. Teraz, kiedy paleontolog znajduje skamieniałości takich żółwi, na przykład jurajskich, no i wie, że już w jurze musiało nastąpić rozdzielenie się dróg ewolucyjnych żółwi właśnie na boko i skryto szyjne, ale nie znajdzie całego żółwia, no bo tak się przeważnie nie dzieje, raczej znajdujemy jakieś pojedyncze kości albo fragmenty pancerza. To nawet jeżeli nie znajdziemy kręgów szyjnych, po których oczywiście najłatwiej jest poznać, czy był to żółw boko, czy skrytoszyjny, to i tak są pewne przesłanki, po których taki badacz wymarłych żółwi może stwierdzić, czy znalazł kości żółwia należącego do krypto czy do pleurodira. Jedną z ważniejszych cech jest budowa miednicy. Otóż okazuje się, że u żółwi. Skryto szyjnych, kryptodira, kości budujące pas miednicowy nie są jakoś szczególnie mocno przyrośnięte do pancerza. Mogą być luźno podwieszone do pancerza, ale mogą być też całkowicie luźne. Natomiast u żółwi pleurodira, bokoszyjnych, no tutaj już pas miedniczny jest mocno jakby inkorporowany w tylną część pancerza. Więc nie ma takiej sytuacji u żółwi bokoszyjnych, że kości miednicy będą występowały luzem. One będą w niejako zasymilowane przez ten pancerz. Więc jak znajdziemy kości z tylnej części pancerza żółwia, albo z kości miednicy po prostu, no to też będziemy w stanie określić, czy był to żółw skryto, czy bokoszyjny, i to już myślę załatwia sprawę. Już coś możemy powiedzieć więcej o takim wymarłym prażółwiu. Jura to jest właśnie ten okres, kiedy żółwie, zarówno boko, jak i skrytoszyjne, zaczęły tak bardziej odważnie, śmiało penetrować środowiska wodne, w tym również morskie. No i znowu, kiedy znajdziemy skamieniałości takiego żółwia jurajskiego, no to jest bardzo mała szansa, że będzie to cały ładny, jak to się mówi w paleontologii, artykułowany szkielet, cały ładny pancerz ułożony razem z wystającą głową, szyją, kończynami ogonem? Raczej będziemy mieli do dyspozycji jakieś pojedyncze kości, przeważnie jakieś potrzaskane, połamane fragmenty skorupy, fragmenty pancerza. Więc jak rozpoznać, czy dany żółw wykazywał przystosowania do życia? W morzu, czy też w ogóle w wodzie, czy, czy widać w, po skamieniałościach znalezionych przez nas, czy widać, że było to zwierzę, które adaptowało się jakoś w kierunku wodnego trybu życia. I tutaj jest cały zestaw cech, po których możemy to stwierdzić. Pierwsza rzecz jest taka, że żółwie wodne szeroko pojęte mają bardziej spłaszczone pancerze. A takie już bardzo mocno przystosowane do życia chociażby w morzu, do tego spłaszczenia jeszcze dochodzi u nich do niejako zmiany geometrii tego pancerza. Mianowicie z przodu ten pancerz staje się nieco bardziej taki poszerzony, z tyłu bardziej, bardziej no, wycieniony, że się tak wyrażę, węższy. Nie musi to być jednakowoż regułą, bo są i też żuwie lądowe, które będą miały płaskie pancerze. Więc no, jest to jakiś tam prognostyk, ale nie ostateczny, bo same, sam kształt kompletnego pancerza może nam coś sugerować, ale wcale nie musi być rozstrzygający. Kolejna rzecz to jest budowa kończyn. I to jest bardzo trudna sprawa, dlatego że przeważnie, tak jak powiedziałem, kończyny raczej się nie zachowują. W ewolucji żółwi morskich, w bardzo różnych liniach rozwojowych tych gadów, widać yy, taki wyraźny trend do... Powiększania rozmiarów przednich kończyn. Jeżeli dany żółw był przystosowany do życia, chociażby w płytkich morzach, to już powinien mieć przednie kończyny dłuższe od kończyn tylnych. Nie musi mieć jeszcze łap przekształconych w płetwy, tak jak to u innych grup morskich gadów bywa, bo płetwy żółwi morskich pojawiły się stosunkowo późno w ewolucji tych zwierząt. Była cała Cała grama, cała paleta żółwi żyjących w morzach, które miały łapy zakończone palcami i pazurami, ale już długość samej kończyny wiele nam mówi. Więc porównanie długości przednich i tylnych kończyn, jeżeli przednie będą wyraźnie dłuższe od tylnych, to już jest dobra cecha, która nam mówi o tym, że zwierzę żyło, że taki żółw żył w wodzie, być może nawet w morzu. Kolejna cecha, taka bardziej. Histologiczna i myślę, że mm, szczególnie istotna dla paleontologa, no bo jak powiedziałem, kiedy my znajdujemy jakieś połamańce, że się tak wyrażę, pokruszone drobne fragmenty skorupy, no to nie mamy całego żółwia, nie mamy kończyn, które są ekstremalnie rzadkie. No to po jakichś drobnych elementach budowy wewnętrznej kości tworzących pancerz też da się powiedzieć, czy zwierzę przystosowywało się do życia w środowisku wodnym. I tak u Właśnie wodnych żółwi, dochodziło do redukcji takiej korowej części kości oraz ta, ta kość budująca pancerz była nieco bardziej unaczyniona. Tam było bardzo dużo śladów po naczyniach krwionośnych, musiała być dobrze ukrwiona. Dodatkowo sam pancerz w swojej strukturze w trakcie przystosowywania się do życia w morzu. Stawał się coraz mniej lity. U żółwi bardziej lądowych, karapaks i plastron są ze sobą yy, niejako połączone, dotykają się do siebie i tworzą taką litą całość. Natomiast yy, w czasie przystosowywania się do środowiska wodnego, pancerz żółwi zaczął być niejako redukowany. Czyli zobaczcie Państwo, pierwotnie ten pancerz powstał w wodzie, i rozwinął się w wodzie na pierwszych etapach ewolucji tych zwierząt, najpierw jako forma obciążnika, a później jako forma ochrony przed drapieżnikami, żeby na następnych etapach ewolucji zacząć podlegać redukcji. E, czym się objawiała taka redukcja? No, po pierwsze, właśnie karapaks i plastron zaczęły się oddzielać od siebie, a po drugie, w samym pancerzu, między kośćmi, które go budują, zaczęły pojawiać się po prostu puste przestrzenie, takie swego rodzaju przestwory. I to jest cecha, która charakteryzuje sporą część dzisiaj żyjących żółwi morskich. Jeżeli sobie popatrzymy na przykład na pancerz dzisiejszego żółwia skórzastego, no to on ma pancerz niesłychanie, niesłychanie poredukowany. Tam w zasadzie już nie ma tych takich... Płyt rogowych, które pokrywają ten pancerz, bo Państwo też kojarzycie na pewno, że na powierzchni tego pancerza żółwiego znajdują się jeszcze takie charakterystyczne rogowe płytki. No to one już zanikły też u żółwi niektórych morskich, właśnie w tej linii biegnącej do żółwi skórzastych. Ale masa innych dziś żyjących morskich żółwi będzie miała swego rodzaju puste przestrzenie w pancerzu, które niejako będą odciążały to zwierzę. Po prostu to była taka cecha, która sprawiała, że te zwierzę, tym zwierzętom lepiej się poruszało w toni wodnej. Były bardziej zwrotne. Były bardziej szybkie też. Po prostu lepiej im się pływało. Lepiej mogły manewrować w toni wodnej, na przykład w trakcie pogoni za zdobyczą, albo w trakcie ucieczki przed potencjalnym zagrożeniem. Więc fajnie to pokazuje historia morskich żółwi, jak ewolucja bywa nierzadko Przewrotna. Najpierw coś tworzy, żeby później w zbliżonych warunkach środowiskowych to zredukować, jeżeli akurat wymaga od tego nacisk ze strony środowiska abiotycznego, czy też biotycznego, ze strony na przykład drapieżników. W okresie jurajskim pojawiła się pewna ciekawa grupa żółwi, z kryptodira, bardzo popularna tutaj szczególnie w naszej części świata, tak zwane pleziochelidy. I to były żółwie, które były całkiem spore, no, mogły, mieć, mogły mieć nawet ponad metr długości pancerza, największe formy. Ich skamieniałości się licznie odnajduje w takich stanowiskach jak chociażby Zolenhofen w Niemczech, czy na przykład Soloturn w Szwajcarii, tam jest taki słynny wapień żółwiowy. Plesiochelidy były żółwiami. Które jeszcze nie miały płetw, łap przekształconych w płetwy, miały łapy zakończone pazurami i palcami, ale z pewnością żyły w środowisku płytkomorskim. Wiemy to po tym, że już przednie łapy tych żółwi były nieco wydłużone, były dłuższe niż tylne, więc to jest ten jeden z tych prognostyków, o których Państwu mówiłem. Natomiast druga rzecz jest taka, że w czaszce tych żółwi pojawił się otwór na Gruczoły solne, czyli te gruczoły, które zajmują się regulacją stężenia soli w organizmie. No jeżeli posiadały takie gruczoły, no to oczywiście musiały żyć w wodzie słonej, ergo w wodzie morskiej. I rzeczywiście, skamieniałości pleziochelidów znajduje się w stanowiskach płytkomorskich. W sedymentacji węglanowej na terenie Europy, właśnie Niemcy, Francja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Polska również. Były to zwierzęta, tak na pierwszy rzut oka, jakbyśmy pewnie z życia zobaczyli takiego żółwia, dosyć zbliżone do na przykład dzisiejszego żółwia Karetta, z tym, że oczywiście żółw karetta współczesny, czyli po łacińsku karetta, karetta po prostu. No jest daleko, daleko oddalony na drzewie rodowym żółwi od tych Plezjochelidów, bo on należy do, no do takiej grupy dzisiejszej helonide. I żółw kareta oczywiście ma łapy już przekształcone w płetwy. Natomiast on figuruje w literaturze jako taki dziś żyjący odpowiednik właśnie tych pramorskich żółwi jurajskich szczególnie jeśli idzie o jego dietę, bowiem żółwka retta jest durofagiem, on ma twardy, szeroki dziób, który służy mu do odżywiania się twardą zdobyczą, on poluje na skorupiaki poluje na jeżowce, wiem, że jurajskie pleziochelidy były również durofagami one polowały na jeżowce, polowały na małże, prawdopodobnie jakieś ostrygi i polowały również na, na wszelkiej maści skorupiaki, na przykład krewetki, więc tego typu opancerzone frutti di mare to była lwia część diety tych jurajskich żółwi morskich i prawdopodobnie właśnie Szerokie spektrum pokarmowe, po prostu dostępność zasobów żywieniowych w tych płytkich ekosystemach morskich i w rozległych lagunach, które w tym czasie Europę pokrywały, było tym czynnikiem, który sprawił, że te zwierzęta dokonywały dalszej ekspansji środowisk morskich. Oczywiście nie były to żadne no, pelagiczne zwierzęta, które wypływały chętnie, nie wiadomo gdzie, w daleki ocean co to to nie. To były zwierzęta, które sobie właśnie w lagunach albo jakichś strefach brzeżnych pływały, cały czas trzymały się tych regionów, gdzie była dostępność pokarmu. I u różnych skamieniałości pochodzących np. z Niemiec plezjohelidów, znajduje się w ich trzewiach, a raczej w miejscach, gdzie te trzewia były za życia tych zwierząt, te 150 kilka milionów lat temu, znajduje się m.in. skamieniałości jeżowców. Więc wiemy, że zdecydowanie te zwierzęta właśnie takim pokarmem się żywiły. Ostateczny dowód tego, że zwierzęta te były spowinowacone ze środowiskiem morskim, jeśli jeszcze te wszystkie Wymienione przeze mnie czynniki państwa nie przekonują, to tym ostatecznym dowodem niech będą wyniki badań geochemicznych, które przeprowadzono na kościach pancerza tych gadów. Okazuje się, że no badając na przykład izotopy tlenu czy węgla, jesteśmy w stanie powiedzieć o diecie, o. o Ekologii, o fizjologii właściciela takiej kości, z której te izotopy badamy. No i izotopy tlenu tutaj jasno pokazały, że były to zwierzęta żyjące w środowisku morskim. Więc już w tamtym czasie, już w Jurze, właśnie nastąpił bardzo dynamiczny podbój środowiska morskiego przez żółwie. Po Jurze, w okresie kredowym, doszło do. Możemy sobie to tak nazwać, drugiej radiacji żółwi. Cały czas tutaj prym wiodły żółwie skrytoszyjne, czyli kryptodira, i na początku okresu kredowego pojawiła się taka bardzo charakterystyczna grupa tych żółwi, która się nazywa Helonioidea, i do niej należą wszystkie dziś żyjące żółwie morskie. Natomiast na samym początku kredy, była w obrębie tej grupy helonioidea taka linia, która uchodzi za wymarłą, a mianowicie były to protostegidy. Bardzo popularna w morzach kredowych grupa żółwi morskich, w obrębie której właśnie dochodziło do redukcji daleko posuniętej pancerza. Tutaj powstawały liczne takie przestwory w plastronie tych żółwi, czyli brzusznej stronie pancerza. No, po pancerzu zostały w zasadzie takie podłużne jakby beleczki z nowym kształtem odpowiadające bardziej jakimś żebrom brzusznym czy czemuś takiemu, między którymi były liczne otwarte przestrzenie. Pancerz grzbietowy również ulegał znaczącemu zredukowaniu i w tej grupie znajduje się, e, znajdują się takie rodzaje jak chociażby no chyba najsłynniejszy wymarły żółw kredowy Archelon. E, był to największy znany żółw morski w dziejach, który osiągać mógł ponad 4, być może ponad 5 metrów długości. Dla porównania największy dziś żyjący żółw morski, czyli e, żółw skórzasty Dermohelis może mieć ponad 2 metry długości, więc kredowy archelon był przynajmniej dwukrotnie większy, ale bardzo go przypominał. I zresztą ta linia żółwi skórzastych, czyli dermochelide, ona się prawdopodobnie wywodzi z kredowych protostegidów, chociaż trzeba tutaj zaznaczyć, że też no, nie wszyscy badacze żółwi wmarłych się co do tego zgadzają. Ale są to formy na tyle podobne, że możemy uznać, że spora część kredowych żyjących powiedzmy w późnej kredzie 190, 80, 70 milionów lat temu żółwi morskich była zbliżona morfologią i trybem życia do na przykład dzisiejszego żółwia skórzastego. Więc były to duże żółwie już prawdopodobnie przystosowane do Wypływania na otwarty ocean, więc formy pelagiczne. Już nie musiały się trzymać tak jak formy jurajskie linii brzegowych, nie, nie, nie. One mogły wypływać chęt daleko. Zresztą tak samo jak robi to dzisiejszy właśnie żółw skórzasty. Ciekawą cechą w kredowej ewolucji żółwi morskich jest właśnie powstanie no najbardziej ikonicznej, najbardziej związanej ze środowiskiem wodnym cechy, czyli płetw. Żeby wykształcić płetwę. No to kości budujące kończyny muszą ulec usztywnieniu. Jeżeli popatrzycie sobie Państwo na swoją dłoń, no to my po pierwsze no mamy oczywiście palce. Każdy palec jest takim wyindywidualizowanym tworem. Palce nie są zlepione ze sobą. Chociaż, żeby powstała błona spinająca palce, to wcale nie potrzeba jakiegoś nie wiadomo jakiego. Tutaj skoku ewolucyjnego. Natomiast i tak jesteśmy w stanie, nawet jakbyśmy połączyli palce naszej dłoni ze sobą, możemy zrobić taki eksperyment, to dalej jesteśmy w stanie zginać palce, prawda? Więc y, y, nasze kończyny nie są usztywnione pod tym względem. Jeżeli chcemy mieć płetwę, żeby jej używać do pływania w wodzie, nasze kończyny muszą być usztywnione. I to właśnie zaszło w okresie kredowym, więc stosunkowo późno na etapie ewolucji. Przystosowywania się żółwi do środowiska morskiego. Co ciekawe, u żółwi morskich, nawet kiedy powstała płetwa, kiedy powstały płetwy do pływania, to nigdy nie doszło do jakiejś szczególne, jakiegoś szczególnego zwielokrotnienia liczby palców. A to jest rzecz, która się dzieje, tak zwana hiperdaktylia. To jest cecha, która. No, często się pojawiała u wodnych gadów, u ichtiozaurów, czy pleziozaurów, czy, czy innych, czy, czy u też ssaków wtórniewodnych, natomiast u żółwi raczej do tego nie doszło. Co ciekawe, te kredowe żółwie Protostegidy i inni przedstawiciele Helonioidea Pływali techniką podwodnego lotu, tutaj już przednie płetwy były znacząco wydłużone, znacznie dłuższe od tylnych, no i te zwierzęta pływały w ten sposób, tak jakby rzeczywiście latały, tylko że pod wodą unosiły się, tak jakby szybowały, prawda, i żółw taki skórzasty, dziś żyjący, który pływa dokładnie tak samo, no to raz unosi tę przednią parę ku górze, potem ta para opada, potem znowu unosi, potem opada. I w taki piękny, majestatyczny sposób można powiedzieć, że żółwie dzisiejsze skórzaste, czy w ogóle dzisiejsze żółwie morskie i ich kredowi krewniacy pływali z dużą gracją. To Wszystko były oczywiście formy należące do kryptodira, czyli żółwi skrytoszyjnych, ale powiedziałem na początku, że były w obrębie kopalnych żółwi morskich również przedstawiciele tej drugiej linii rozwojowej, czyli Pleurodira, żółwie bokoszyjne. I no co ciekawe, już prawdopodobnie najstarszy znany przedstawiciel Pleurodira, jakim jest odnaleziony. W skałach górnej Jury datowany na około 160 milionów lat, gatunek Notemys, już najprawdopodobniej był żółwiem morskim. No, ale później na wiele, wiele milionów lat jurajsko-kredowej historii tych zwierząt w linii Pleurodira. Te żółwie były raczej formami lądowymi. Ale pod koniec kredy pojawiła się pewna specyficzna grupa yy, zwana Pelomeduzoidea, w obrębie której pojawiły się formy żyjące w morzach. Yy, co prawda, grupa ta nie dotrwała do dzisiaj yy, i wymarła przetrwała to słynne wymieranie pod koniec kredy 66 milionów lat temu, ale przedstawiciele tych morskich. Żółwi bokoszyjnych wymarli niedługo później, pod koniec eocenu, najprawdopodobniej na skutek różnych zmian środowiskowych i zmian klimatycznych. Ale myślę, że warto o niej wspomnieć, żebyście Państwo zapamiętali, że mimo, że dzisiaj nie mamy morskich żółwi bokoszyjnych, to miliony, miliony lat temu w przeszłości geologicznej takie formy również występowały. Dzisiejsze formy morskie wśród żółwi, czyli te należące wyłącznie do żółwi skrytoszyjnych, mimo że zewnętrznie mogą wydawać się bardzo do siebie zbliżone, to jednak różnią się ekologią, bardzo często różnią się zwyczajami żywieniowymi. No i przykładowo wspomniany już żółw skórzasty, największy dziś żyjący żółw morski, odżywia się bardzo miękkim pokarmem. On poluje głównie na na meduzy i inne tego typu miękkociałe bezkręgowce. Wspomniany żółw karetta żółwi się twardymi owocami morza, skorupiakami czy jeżowcami. Żółw zielony jest w zasadzie roślinożerny, żywi się trawą morską. Więc tutaj spektrum diety jest bardzo, bardzo różne. Powiedzieliśmy sobie, że żółwie jurajskie, te pleziochelide, one Prawdopodobnie preferowały pokarm właśnie taki twardy, generalnie były mięsożerne. Mieliśmy w kredzie te żółwie protostegide, prawda, protostegi, które były zbliżone najprawdopodobniej pod względem ekologii żywienia do dzisiejszego żółwia skórzastego, bo były to formy po prostu podobne też. No, jeśli idzie o rozmiar i plan budowy. Ale w obrębie właśnie protosteginy były też formy bardzo, bardzo dziwne. I z górnej kredy Maroka znani są tacy dwaj przedstawiciele, którzy byli całkiem sporymi żółwiami, bo może nie były to żółwie tak duże jak, jak również górnokredowy archelon, ale osiągające około 2 metrów długości, może więcej, więc zbliżone do dzisiejszego żółwia skórzastego. I oba zostały znalezione na terenie dzisiejszego Maroka, więc miejsca, którego raczej byśmy z jakimś nie wiadomo jak wielkim oceanem nie kojarzyli, ale w później kredzie rzeczywiście te powiedzmy 80-70 milionów lat temu, no to w Maroku były liczne płytkie morza. I tam mamy takie dwa rodzaje. Pierwszy to jest Alienohelis, który posiadał Potężny aparat gębowy, taki charakterystyczny dziób, bardzo szeroki, który najprawdopodobniej, tak jak u tych pleziochelidów jurajskich czy dzisiejszego żółwia karetta, umożliwiał temu żółwiowi odżywianie się twardym pokarmem. A że był to naprawdę duży żółw i miał równie duży aparat gębowy, to jego ofiary też były duże. On się prawdopodobnie żywił jakimiś dużymi kredowymi małżami. W późnej Kredzie bardzo popularne. W płytkich morzach były tak zwane inoceramy, takie duże małże, nieco zbliżone do dzisiejszych ostryg. Więc takie łąki z tych ino inoceramów pokrywały dna płytkich muszkardowych, i ten alienohelis sobie podpływał do nich, i no, w zasadzie wszędzie miał mm, szwedzki stół. Te małże mu prawdopodobnie jakoś szczególnie nie uciekały, a on, jako jeden z nielicznych członków, Kredowej fauny mógł sobie pozwolić na to, żeby się takimi twardymi małżami odżywiać. Natomiast jeszcze dziwniejszy, jeszcze ciekawszy przedstawiciel kredowych protostegide pod względem ekologii i pod względem żywienia to również odnaleziony w Maroku OCP Helon, który miał podobne rozmiary do żółwia skórzastego, ale miał niesłychany plan budowy czaszki i aparatu gębowego. Wszystkie żółwie, o których dzisiaj sobie rozmawialiśmy, mają z grubsza zbliżoną anatomię głowy i szczękną. No, jak wygląda żółwi-dziób, to Państwu pewno tłumaczyć nie muszę. Natomiast OCP Helon miał bardzo dziwny aparat szczękowy, jego trzewioczaszka była mocno wydłużona. Przybrała formę takiego jakby ryjka, trochę przypominającego, no nie wiem. Rurę jakąś sącą od odkurzacza, coś takiego, i najprawdopodobniej właśnie do tego, do tego służyły szczęki tego żółwia. Ocepechelon był formą już bezzębną, więc używał swojego ryjka do zasysania miękkociałej zdobyczy. Najprawdopodobniej żywił się jakimiś nieopancerzonymi, niepokrytymi żadną mineralną muszlą, kredowymi głowonogami. Bardzo dziwna adaptacja ale w dzisiejszej faunie morskiej występują zwierzęta o podobnym, yy, podobnej organizacji trzewioczaszki, podobnej ekologii żywienia, a są to tak zwane wale dziobogłowe, które no, nie posiadają żadnych zębów funkcjonalnych. Mają takie wystające duże yy, zęby, ale one nie pełnią funkcji związanych ze zdobywaniem pokarmu, tylko sobie tak sterczą po prostu z paszczy i one również mają aparat gębowy przekształcony w taki właśnie lejkowaty ryjek i zasysają żyjące w głębokich wodach miękkociałe główonogi i prawdopodobnie tę samą niszę, czy tę samą gildię pokarmową zajmował kredowy, marokański ocepehelon. Bardzo dziwne, bardzo dziwne zwierzę. Coś takiego, no taki myślę egzotyk, taki... Taki rzeczywiście kolorowy ptak w tym świecie wydawać by się mogło jednolitych morfologicznie żółwi morskich, czy to jeśli chodzi o formy kopalne, czy współczesne. Myślę, że udało mi się Państwa przekonać, że ewolucja żółwi w środowisku morskim i przystosowania tych zwierząt do takiego właśnie trybu życia obfitowała w liczne epizody. Takie, no, o których byśmy w zasadzie nie pomyśleli. Więc pamiętajcie Państwo, że żółwie, mimo faktu, że my kojarzymy je ze zwierzętami ociężałymi i jakimiś takimi, no może nawet nieciekawymi, ktoś by mógł coś takiego zarzucić. To jednak są niesłychanie i były niesłychanie takie, no ambitne ewolucyjnie i były w stanie przystosowywać się do różnych zakrętów dziejów Ziemi, zmian środowiskowych, klimatycznych. Przetrwały wielkie wymieranie i to nie jedno. Kiedy dinozaury zniknęły, no to żółwie przetrwały, a te morskie mają się całkiem dobrze i, i dzisiaj. No i miejmy nadzieję, że tak zostanie. Na koniec chciałem się podzielić z Państwem taką historią, mianowicie wszyscy kojarzymy żółwie morskie z tego, że raz na jakiś czas wychodzą na brzeg, żeby składać jaja, samica tego żółwia kopia taki charakterystyczny dołek, takie gniazdo, składa tam jaja i wraca do morza i potem te żółwiki jak się wykluwają, no to muszą walczyć o przetrwanie w dużej grupie, opuszczają gniazdo no i uciekają szybko do morza na plaży Grozi im niebezpieczeństwo ze strony drapieżnych ptaków, morskich, jakichś krabów, małych ssaków. Wszystko w zasadzie może na takiego małego żółwia polować. I co ciekawe, z zapisu kopalnego mamy takie skamieniałości, które pokazują. Takie same historie. Co prawda jest to stosunkowo młody zapiskopalny, bo pleistocencki, czyli z czasów ostatniego zlodowacenia, ale mamy pięknie zachowane właśnie ścieżki malutkich żółwików morskich, które yy, te no, kilkaset tysięcy lat temu opuszczały gniazda i wracały do morza. Ten proces ekologiczny dzieje się też i dzisiaj. Tu się nic nie zmieniło. Prawdopodobnie od milionów lat to zjawisko się odbywa, no i miejmy nadzieję, że będzie trwało dalej. Chwała żółwiom morskim, niech przez następne pokolenia niezliczone powracają z jamy wykopanej przez ich mamy na piaszczystej plaży do morza i niech sobie żyją. Dziękuję Państwu bardzo, no i co? Niech żyją żółwie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu. Wszyscy, którzy tutaj jeszcze ze mną są, niech koniecznie napiszą. Niech się dzieją dzieje ziemi, żeby algorytmy YouTube'a widziały, że mnie wspieracie. Dajcie koniecznie znać, o czym chcielibyście następny odcinek. Co tym razem mam dla Was przygotować w ramach podcastu paleontologicznego. Bardzo dziękuję również wszystkim patronom z Patronite'a za wsparcie tego kanału. Będę dalej Was raczył różnymi ciekawymi materiałami. Jeżeli chcecie mnie wspomóc, to również zapraszam, żeby odwiedzić mojego patronajta. Zachęcam również, żeby rzucić okiem na mojego Instagrama. Tam zawsze znajdziecie coś ciekawego. No i co, moi drodzy, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, wszystkiego paleontologicznego. Mówił dla Państwa Daniel Tyborowski.